by dostać się do formularzy, najlepiej w przeglądarce przechodzimy przez aplikację, wchodzimy na dysk Google i tutaj po załadowaniu możemy na przykład przejść do ostatnich, jeżeli korzystaliśmy, ale ja zrobię to tak, jakbyśmy nie mieli tego formularza, czyli nowy, więcej i przechodzimy, otwieramy formularze Google. Domyślnie tworzy się nowy formularz, formularz bez nazwy, ale ja wracam ogólnie do formularzy, cofając się. Tutaj widzimy formularze, które utworzyłem. Po prawej stronie na dole jest plusik do tworzenia nowych formularzy. Ja tutaj omówię formularz, który utworzyłem i zrobiłem pierwszy eksperymentalny sprawdzian elektroniczny. Tutaj nazwa tego formularza to liczby dodatnie i ujemne, dodawanie i odejmowanie. W taki sposób możemy to edytować. Pod spodem jest opis do tego formularza. W tym wypadku umieściłem tutaj punktację za zadania, że na przykład za 10 punktów jest celująca, czyli szóstka i tak dalej. Ustawienia. W ustawieniach tutaj możemy ogólnych, na przykład zbieranie tych e-maili, potwierdzenie odpowiedzi, ograniczyć do jednej odpowiedzi, to wtedy byśmy musieli rzeczywiście te e-maile. I właśnie test, że możemy po prostu zrobić z danego formularza test. I w tym wypadku tutaj właśnie jeszcze inne opcje, można sobie przejrzeć. Ja zastosowałem właśnie do zrobienia testu wyboru. Tutaj nie anuluję, bo to już jest wszystko ustawione. Specjalnie pokażę, jak dodaje się pytanie. Tutaj było 10 pytań, ale specjalnie pokażę, jak to się robi. Więc tak, tytułujemy pytanie. Ja nadawałem na początku numerki tych pytań, bo na początku jeszcze było wpisanie imienia i nazwiska, dlatego stąd jest ta numeracja. W ogóle pytania mają swoje numerki, ale tutaj ja wpisuję ręcznie, żeby egzaminowany widział. Czyli na przykład wpisujemy treść. Tam chodziło akurat o test z matematyki, dlatego tutaj jest pytanie o wartość bezwzględną liczby. W pierwszej części pokazywałem, jak to jest z wyborem, jakie to pytanie ma wyglądać. I właśnie to jest wielokrotny wybór, chociaż tak naprawdę to jest wybór jednej z opcji, czyli typowy test wyboru. I tutaj wpisuję teraz pierwszą możliwą odpowiedź, dodaję drugą opcję, czyli na przykład minus 5, 5. I tutaj jeszcze dodajemy opcję. Oczywiście moglibyśmy więcej dodawać opcji, myślę, że 4 są wystarczające. I na dole widać klucz odpowiedzi. Tam wstawiamy, która z tych odpowiedzi będzie prawidłową odpowiedzią i za którą będziemy przydzielać punkt. Czyli w tym wypadku wartością względną minus 5 jest 5 i możemy tutaj przyznać różną liczbę punktów. Moglibyśmy punktować w ogóle na przykład za 2, za 1 punkt odpowiedzi. Tutaj akurat 0-1, czyli za tą odpowiedź proponuję 1 punkt. Zaczynamy eksperymentalny sprawdzian przy pomocy Facebooka. Zostanie rozesłany test. Za chwileczkę grupa klasy 6 otrzyma link z ankietą i przystąpią do rozwiązywania. Przechodzę teraz do komputera. To jest ta klasa 6. Można pomachać. Pozdrawiam mamę. Bardzo proszę już o ciszę. Tutaj mamy. Ja sobie teraz tylko kameruję to. Czyli tak. Robię link. Skrót. Kopiuję. Przechodzę do grupy. Tu jest grupa. Wchodzę do dyskusji, bo tutaj jeszcze są członkowie. I wklejam link. Jeszcze nie jest opublikowany. Za chwileczkę na waszych fejsach zobaczycie tą ankietę. Jeszcze raz powtarzam, co trzeba zrobić. Jeśli chodzi o adres e-mail, wpisujemy dowolny, może być a@a.pl. Jeśli chodzi o imię i nazwisko, tutaj już trzeba wpisać prawdziwe imię i nazwisko. Dwie osoby tutaj nie mają komórek, w związku z tym otrzymają wersje papierowe tego sprawdzianu. Przystępuję do publikacji i wy przystępujecie do pracy. Tutaj widzimy ankietę w formie takiej, że czekamy na odpowiedzi. Ostrzegam,
że pracujemy samodzielnie. Klasa jest w tej chwili na etapie wypełniania ankiety. Uczniowie zaraz po przesłaniu swojego testu będą widzieli swój wynik. Pod tytułem mają punktację, zobaczą ile punktów zdobyli, także będą wiedzieli natychmiast, jaką właściwie uzyskali ocenę. W tej chwili widzimy, że jedna osoba już przesłała. Uzyskała 5 punktów. Tak, 4 punkty teraz, czyli średnia jest 4,5. Czyli możemy obserwować na bieżąco wyniki. Nie rozmawiamy. Pisanie, znaczy odpowiedzi, składanie odpowiedzi dobiega do końca. Ja mogę wyłączyć w tym miejscu akceptowanie odpowiedzi, czyli dalej ankiety nie będą spływać. To niejako jest coś takiego, że zbieram automatycznie i powiem wtedy, że następuje koniec. W tej chwili widzimy, że jest 7 odpowiedzi już. Umówmy się, że jeszcze macie 40 sekund. W takim razie wyłączamy. Sandra, jeszcze nie wysłałaś? Musisz wpisać prawdziwe, znaczy... Test skończony, zatem możemy przejść do analizy odpowiedzi. A więc tak, wyłączyłem przede wszystkim przyjmowanie odpowiedzi i podsumowanie. Podsumowanie możemy sobie obejrzeć grupowo. Tutaj kwestia, czy wysyłam jakąś odpowiedź. Widzimy statystyki, czyli na przykład 4,3 punkta średnio. Widzimy, ile osób otrzymało jaką wartość punktową. Więc na przykład w sumie test widzimy tutaj, które pytania były z największą liczbą nieprawidłowych odpowiedzi. Widzimy wyniki, no i możemy sobie przeanalizować każde zadanie pojedynczo. Czyli tu mamy zadanie pierwsze. Na jakie odpowiedzi padało, ile osób wybierało dane odpowiedzi, ile właściwe odpowiedzi. No tutaj dla fachowców to tam może by coś ciekawego było, nie każdy akurat interesuje się matematyką. Tak z ciekawości tylko powiem, że w zadaniu 10, które było bardzo trudne, gdy to było zadanie takie troszeczkę podchwytliwe, bo wszystkie dzieci później protestowały, że 2 minusy dają plus, pan mówił, a tutaj nie zauważyły, że nie chodzi o nawias, tylko akurat chodziło o wartość bezwzględną. I tam nie ma zastosowania ten przepis o 2 minusach. No i tak to jest z tymi. Możemy później przejść również do podsumowania pojedynczo, że możemy sobie analizować każdego ucznia po kolei, jak on odpowiadał, sprawdzić, w których pytaniach popełniał błąd, a które już wie i rozumie. Znaczy widać, akurat tutaj naprawdę było błędów bardzo dużo, także sprawdzian wypadł, można powiedzieć, słabo, ale uczniowie bardzo przeżywali i widać, że przejęli się tym sprawdzianem i na początku chcieli, żeby na przykład nie wpisywać w ogóle wyników. Tak to jest z tym podsumowaniem. Widzimy rzeczywiście wartość danego sprawdzianu, jak to wygląda. Generalnie z samego sprawdzianu jestem bardzo zadowolony z tego efektu.